delikatnie najważniejsze, żeby nie przemoczyć zanęty. Ona musi być wilgotna, żeby każda cząsteczka ze składników pochłonęła trochę wody. Zanęta jest sucha, więc musimy ją nawilżyć. Po takim wstępnym nawilżeniu ona niech sobie chwilę postoi, wypije tą wodę. Tak. Możecie podejść i każdy ręką może dotknąć, że ona jest wilgotna. Po 10-15 minutach ona będzie dalej sucha. Proszę się nie bać, proszę sobie, i tak będziecie wszyscy mieli ją w rękach, bo trzeba będzie te ryby zanęcić. Tylko już będzie kompletna. Teraz macie okazję taka, jeszcze nie całkiem namoczona. Leci się, mokra jest. Tak. Jeżeli chodzi o ziemię i glinę, tu Andrzej będzie proporcja 1 do 1, tak? Czyli 2 kg ziemi bełchatowskiej, 2 kg gliny rozpraszającej na to łowisko, żeby ta zanęta, główną rybą tutaj będzie płoteczka i wzdręga, więc ta zanęta musi pracować w wodzie. Czyli te cząsteczki zanęty rzuconej na dno muszą się odrywać, żeby nęcić dodatkowo ryby. Glina i ziemia jest najczęściej na tyle wilgotna, że nie trzeba tego domaczać. Ona będzie się ładnie kształtowała. Może Andrzej pokaż, że z tego bezpośrednio można już ulepić kuleczkę. W dwie ręce. I tutaj uwaga, jeżeli chodzi o robienie kulek, nie starajcie się robić jak największych. Każdy robi takie kulki, jaka ma wielkość ręki. To wtedy ta kuleczka jest najbardziej równa i nie rozpada się zaraz po wrzuceniu do wody. Ile zdawał unieść. Nie, bo czasami widać, jak dzieci starają się dużą kulę zrobić, a między palcami dużo ucieka. Tak, a nie o to chodzi, żeby zrobić jak największą, bo to żadnego efektu, wręcz przeciwnie, można odstraszyć. Żeby... Można zabić. Czy kolegę obok stanowiska. Ochlapać kolegę ze stanowiska obok, tak. Szykujemy tą ziemię, ona jest przetarta, żeby była taka sypka. Bo przede wszystkim dużo śmieci. Tak, te zanęty są ręcznie mieszane, ręcznie pakowane, więc tutaj są grudki, jakieś nieczystości, pozostałości roślin. Także to wszystko musimy wyeliminować. Widzicie, ile na sicie zostaje twardych grudek, które nie chcą się przetrzeć. I to dlatego wszystko wyrzucamy. Atomizer, spryskiwacz, atomizer, żeby to nawilżać mogiełką wody, żeby, to jest najważniejsze, nie przemoczyć tej zanęty, żeby nie wyszło nam błoto. Dlatego taki atomizer będzie zraszał mogiełką i będzie zraszał równo całą objętość przygotowanej zanęty. Tak, ciężko przemoczyć, a płotka znowu nie lubi, żeby ta zanęta zalegała na dnie, jak tu kolega mówi. Dlatego używamy takich rzeczy, żeby po prostu nie przemoczyć. Kulce. Niech każdy podejdzie, zrobi sobie kulkę. Już inaczej się zachowuje. Jeśli będzie za sucha, zawsze można domoczyć wodą. Tak? To są takie kulki bardzo dobre. Takimi sobie później będzie się nęcić, zanęcać. A teraz z powrotem spróbujcie to przetrzeć. Tak, żeby nie została kulka już na sicie. A widzicie, jak to ładnie przechodzi? Dodatkowo jeszcze, tutaj żebyście mieli jak najlepsze wyniki, dodamy takie bułeczki fluo. Kolorowe, drobne cząsteczki specjalnego takiego pieczywka, które możecie, ja wam zaprezentuję, po wrzuceniu do wody nawet tutaj, ono zwiększa swoją objętość. Musicie chwilę poczekać. One się robią dużo większe, są kolorowe, odrywają się od dna i wabią w ten sposób dodatkowo ryby. Dosypiemy troszeczkę do tej zanęty. Nie tak. Dobra.
Będzie ładna, kolorowa. Dodatkowy element, który ma wabić ryby. Ryby myślą, że to jakieś żyjątka. I z ciekawości atakują. Dobra, teraz dawaj, jakoś to musimy... Dodatkowo jeszcze dodamy takiego składnika, który się nazywa Coco Belge. To jest, ona ma za zadanie, przyspiesza trawienie ryb. Także one stają się coraz bardziej głodne i jeszcze bardziej chętniej interesują się przynętami, które są na haczyku i chętniej biorą. Po prostu ma szybszą przemianę materii. Ale to nie jest, że powodujemy biegunkę u ryb. Nie. Nie, to obrazowo chciałem wytłumaczyć. Gdybyśmy podali samą zanętę, ryba by bardzo szybko się najadła. Jakby się szybko najadła, nie byłaby zainteresowana tym, co jest na haczyku, nie byłaby zainteresowana tym, żeby jeść dalej. Dlatego mieszamy to w stosunku 1:1 objętościowo z ziemią. To już będzie gotowa zanęta. Żeby tą zanętę jeszcze bardziej wzbogacić, dosypiemy tam żywych robaczków, które one są w tej chwili wilgotne i bardzo by się kleiły. Trzeba je przesypać czymś suchym. W domu może być to mąka kukurydziana, ale równie dobrze jest to na przykład przemieszać suchą zanętą.